widzicie swoją przyszłość. My postawiliśmy na swój rozwój, by móc zrealizować marzenia. Chcemy żyć naszymi pasjami, które w przyszłości dawać nam będą nie tylko satysfakcję, ale i pieniądze. Dawać szczęście w tym, co robimy. Taką szansę otworzyła przed nami Akademia Śląska. Na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych kształcą się prawdopodobnie najlepsi specjaliści w tej branży. Za tymi drzwiami trwa właśnie wykład. W tym miejscu przynosimy wyobraźnię na papier, wydobywamy kreatywność i doskonalimy zdolności manualne. Dzięki temu w przyszłości będziemy tworzyć nowoczesne aranżacje przestrzeni. Akademia Śląska to także wyrównywanie szans. Dlatego na zajęciach uczymy się projektowania uniwersalnego z dbałością o potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Laboratorium Budownictwa to miejsce, w którym zdobywamy wiedzę i umiejętności na temat projektowania obiektów budowlanych. Studenci kształcą się tutaj w oparciu o wiedzę dotyczącą najnowszych technologii, materiałów budowlanych, ale i także przepisów prawnych. Samochody hybrydowe i elektryczne to nasza przyszłość. Automatyzacja przemysłu jest już codziennością, a wykorzystanie robotyki w sterowaniu wielkimi urządzeniami przyspiesza produkcję. Na kierunku mechatronika przyszli inżynierowie poznają zasady zmieniającego się przemysłu. Setki kabli i niezliczona ilość danych to centrum dowodzenia naszym światem. Nowoczesna uczelnia to nowoczesne technologie, a my możemy pochwalić się drukarką 3D, która ułatwia nam wykonywanie pracy. Nie ma ważniejszego miejsca na uczelni niż dziekanat. To nasze niezawodne i pomocne w każdej sytuacji panie Kasia i Aneta. W dziekanacie nie ma sprawy nie do załatwienia, dlatego tutaj zawsze dużo się dzieje. Auli zwykle dzieją się dla Akademii Śląskiej ważne wydarzenia. Konferencje naukowe, wykłady i uczelniane eventy. A teraz zajrzyjmy do biblioteki. Współczesna sztuka lubi zaskakiwać, a Akademia Śląska podąża za najnowocześniejszymi trendami. Jednym z najbardziej kreatywnych kierunków rozwijających pasję projektowania jest wzornictwo. Szycie na maszynie i jednoczesna obsługa programów graficznych, czyli u nas tradycja łączy się z nowoczesnością. To, co prezentują studenci na pokazach mody, tutaj ma swój początek. To tu tworzymy projekty, koncepcje i burze mózgów. Odpowiednia grafika działa cuda, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych. W tej sali nasi koledzy przygotowują grafikę obiektywem. Odpowiedni kadr, ustawienie światła i dzieje się magia. Fotografia to świetna sprawa. Ołówki, flamastry, dłuta. Narzędzia niezbędne w technice linorytu. Druk wypukły i grafika artystyczna, nazywana również warsztatową, to jedno obok malarstwa i rzeźby dział sztuk pięknych. Tworzenie
Wykorzystanie logotypów i napisów, na przykład na koszulkach, jest możliwe dzięki metodzie sitodruku. Tą metodę wykorzystujemy przy drewnie, tkaninie, płótnie oraz folii. Tu tworzą się prawdziwe perełki. Po omówieniu rodzajów tkanin, zapoznaniu się z przyrządami krawieckimi, możemy przejść do pobrania pierwszej miary. Studenci w tej pracowni realizują swoje pierwsze modowe projekty. Kreatywność to słowo klucz. O tym, że to nie szata zdobi człowieka, wiedzą najlepiej ci, którzy spędzają godziny w pracowni biżuterii. Projektowanie i wykonywanie ozdób zgodnie z obowiązującymi trendami to wyzwanie dla każdego artysty. Tutaj doskonalimy zdolności manualne i realizujemy pasję. Pracownia prawdziwych artystów. Tu powstają pierwsze dzieła uczniów Akademii Śląskiej. Uczą się kompozycji, poznając przy tym historię sztuki. Biegłe posługiwanie się warsztatem wymaga praktyki. I to najlepsze ku temu miejsce. Jak wyreżyserować obecność odbiorcy w przestrzeni wystawowej? Zbudować atmosferę podczas wystawy i wywołać potrzebę kontaktu z dziełem, wiedzą najlepiej artyści i wystawiennicy. Sztuka eksponowania dzieł nadaje im dodatkowej wartości. Tego, jak użyć światła, dźwięku i przestrzeni w robieniu wystaw, uczymy się właśnie tutaj. Rzeźba to jedna z najstarszych sztuk plastycznych. A w nowatorskim ujęciu pozwoli nam na tworzenie projektów jako architektom i urbanistom. Pokazaliśmy Wam już kawałek uczelni. Jeśli spodobała się Wam ta podróż, to początek przygody z Akademią Śląską zaczyna się właśnie tutaj, w biurze rekrutacji. Wiele wyzwań stawia również medycyna, dlatego edukacja musi reagować na nadchodzące zmiany. Na Wydziale Nauk Medycznych imienia profesora Zbigniewa Religii Akademii Śląskiej od 2018 roku studenci kształcą się na kierunkach lekarskim, pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym. Nasza uczelnia współpracuje z najlepszymi placówkami medycznymi w regionie. Pielęgniarstwo to kierunek, który w Akademii Śląskiej cieszy się ogromną popularnością. Tu przyszli pielęgniarze i pielęgniarki korzystają z doświadczenia zawodowego nauczycieli akademickich oraz aktualnej wiedzy medycznej na najwyższym poziomie. To sala wyposażona w profesjonalne fantomy. Poza tym to nasz kierunek. W tym miejscu możemy uświadomić sobie, jak cenny jest czas, zwłaszcza podczas udzielania pierwszej pomocy. Absolwenci są fachowcami w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, a studia przygotowują ich do współpracy w zespole ratowniczym i medycznym. A tutaj wykonujemy badania ultrasonograficzne, potocznie nazwane USG. Wydział Nauk Medycznych Akademii Śląskiej posiada bogate zaplecze dydaktyczne. Laboratorium jest miejscem, w którym poznajemy reakcje chemiczne. W laboratorium genetycznym pracujemy nad schorzeniami genetycznymi. Badamy na przykład predyspozycję rozwoju jednostki chorobowej. Nic co ludzkie nie jest obce studentom kierunków medycznych. Tu poznają budowę i funkcjonowanie ludzkiego organizmu,
wiedzę niezbędną do dalszego kształcenia. Zajrzyjmy tam. Dobra pacjenta to odpowiednia diagnostyka. Przez oko mikroskopu możemy zajrzeć dogłębnie w każdą jednostkę chorobową. Obserwujemy na przykład, jak rozwijają się pewne bakterie, by móc skutecznie je zwalczać. Studiując zarówno w Katowicach, jak i w Zabrzu, wciąż jesteśmy na terenie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. W jej skład wchodzi 26 miast, których granice zacierają się. Jak dotąd to pierwszy, jedyny w Polsce związek metropolitalny. Kończąc tą krótką wycieczkę, zapraszamy na Śląsk i mamy nadzieję do zobaczenia w Akademii Śląskiej.